Siemanko, z tej strony Czoklad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Gaenali i krówkami. I z krówkami, trochę ich tutaj jest. Zobacz, tutaj troszeczkę jest za dużo, ale chyba już nie musimy ich więcej zabijać, bo mamy obydwoje 30 poziom. Słuchajcie, jesteśmy na spadających blokach i to jest już na pewno ostatni odcinek z tej serii, ponieważ jesteśmy prawie przygotowani, mamy prawie wszystko. I prawie jesteśmy gotowi do walki ze smokiem, a prawie dlatego, że no jeszcze nie jesteśmy. Ale spokojnie. Przede wszystkim, zebrałem 5 diamentów na mapce. Gdzieś tutaj porozrzucone były 5 diamentów, tylko tyle mi się udało zdobyć. Myślałem, że może zdobędę trochę więcej, ale było tylko 5, więc mogę z tych 5 diamentów zrobić sobie... Niewiele sobie mogę zrobić z 5 diamentów. Wiesz co, no ja mam tylko tak naprawdę diamentowy pickaxe. To też no jest ja mało też, tych diamentów. Ja też, ale za to mogę sobie buty zrobić. Ale to niedużo. Poczekaj, może jednak jest jakiś diament na górze, co? Może gdzieś tu jakiś jeszcze diament się znajdzie. Nie wiem, ja jestem na razie farmerem, który sobie ogarnia tutaj nie. Buraczki i ja mam dużo buraczków aktualnie. Może tu jakiś diament? Widzę diament! Widzisz diament? Tak naprawdę znalazłeś go? Na horyzoncie diament widzę. Okej, to leć po niego, Czoklet. Ale w sumie, po co ci jest po kolejnym diamencie, czy coś... No bo ja nie mam zbroi diamentowej, tylko ty masz. A, no to wiesz, to tylko to... fajni ludzie. No tylko ci, którzy po prostu... Co? Poczekaj, bo tutaj coś idziesz dalej. Co robią, przepraszam, tylko no ci ludzie, słabi, którzy co no robią? Słuchaj, no słabi ludzie po prostu potrzebują większej ochrony, bo łatwiej umierają, no. A, wiesz co, to ja a wolę... twardziele, tak jak ja, no po prostu dają sobie radę, no. No to wiesz radę, co, no. Powiem ci tak, że ja wolę być tym słabym i nie umierać i mieć diamentową zbroję, a ty możesz być tym silnym i umierać cały czas. Mam 6 diamentów. Co mogę za 6 diamentów zrobić? Spodenki? To bez szału na razie cały czas. Poczekaj, chyba masz Czekaj, spodenki mogę raz, dwa, trzy... A nie, dobra, bez spodenek 7 potrzebuję. Tak, ale możesz zrobić buciki. Czy jest tu gdzieś jeszcze... Czekaj, zrób sobie buciki. Czekaj, diamentu szukam. No chyba już nie znajdziesz, jak szukaliśmy wcześniej i nie znaleźliśmy. Musi być. Poczekaj, zrobię sobie zwiat, zrobię sobie taki... taką wieżę. A może ja bym chciała pójść spać? A może ja potrzebuję diamenty? A może ja potrzebuję spania, bo nie spałam dzisiaj bardzo mocno. Czy jest tu gdzieś jakiś diament? Musi być. Może coś na górze spadło. Może tutaj gdzieś. Nie ma. Co się dzieje? Nic. Co ty robisz? Zostało strzału w twarz. What? Co się stało? Co? Jakimś dziwnym cudem. Aha, spadł na mnie klocek. Co się stało, Czoklet? Nie, bo się tak bardzo zdziwiłem, bo tak bardzo mnie... Uderzył we mnie klocek, ale mnie nie przygniótł, ani mnie nie zrzucił i tak zawisłem w powietrzu. Okej, dobra, to było dziwne, ale słuchaj, ja muszę na ciebie czekać, bo nawet nie mogę się ruszyć, bo dostałam właśnie strzału w twarz. Już schodzę. 6 diamentów niech będzie, więcej nie znajdę. Ale wiesz co, musimy też troszeczkę ubić więcej krówek, ponieważ musimy przygotować się na... Długą wyprawę. Ale po jedzonko. Słuchaj, jedzonko mamy w skrzynkach. Przecież już tych krówek tyle biliśmy, że na pewno nam starczy. Czy ja wiem? Może tu gdzieś leży? Mamy troszeczkę jedzenia, ale według mnie to jest o wiele za mało. Nie ma. Niestety tyle. Tyle jeśli chodzi o moje diamenty. Mogę sobie zrobić najwyżej. No miałem czapkę, mogę sobie zrobić, spodni sobie nie mogę zrobić. Zrób sobie buty, słuchaj, tylko bo buty muszą pasować do czapki. Tak wiesz, tak ja będę ci uczył młody, nie? Dobra, ale poczekaj, w takim razie mam 30 level, ja potrzebuję zrobić jakieś dobre enchanty. A masz łuk? Mam łuk. Zostały mi 2 diamenty. Czoklet, daj. Zrobię sobie z 2 diamentów mieczyk. Ale powiedziałeś, że mieczek jest w ogóle nieopłacalny i się nie opłaca w ogóle miecza, no, nie robiła miecza. Słuchaj, czy ty nie... powiedz mi. Zostały mi 2 diamenty, co miałem z nimi zrobić? Możesz mi dać. Poczekaj, knockback, sweeping edge, sharpness. Spróbujemy... knockback. Czoklet. Knockback 2 i unbreaking, jaki beznadziejny. Dej. Poczekaj. Łuk. Poczekaj. Dej łuk elfowi. Ale ja mam łuk, poczekaj. No to ja też chcę, nie? Ja o wiele lepiej strzelam od ciebie. Efficiency to mi nic nie da. Mam protection 2. Mam feather falling na buty. Chwila, mogę sobie buty przecież zrobić na feather falling. Dobra, to ja też coś robię w takim razie. Okej. Bo mam mój diamond pickaxe, który na razie nic mi nie jest potrzebny, ale mogę coś... efficiency 4 mogę na nim mieć. Feather falling. Na czym efficiency? Efficiency 4 ja ranking 3 mam na swoim killowie. Ale... Po, po, po,
mogłaś sobie zenchantować. Co niby? Stru... Mogłaś sobie przecież zbrojkę zenchantować. Ale ja mam całą zenchantowaną, stary. Co? No, a nie? A ja, jakim cudem? No, popatrz na to. A jakim cudem ty masz wszystko zenchantowane, a ja nie? No w tym odcinku przecież zrobiliśmy. Ale... Wszystko zenchantowałam, bo ja miałem większy level, wyższy. Serio? Tak. Okej. Okay. Dobra, to teraz trzeba zabić kowadło. Bo nie mamy chyba, prawda? Wiesz, to ty po prostu musisz się pogodzić z tym, że są ludzie, wiesz, bardziej... O, i to było takie coś. Takie coś i takie. Mamy kowadło. Kowadło kładę gdziekolwiek. Robię sobie co teraz... Co to jest Bane, Ban of Arthropods? Afropods. Pyk. I pyk. Czoko? Pyk. Protection. Super. Czy mamy jeszcze jakieś... czy jest coś jeszcze na Bane jakiś poziom? Bane of Arthropods. To jest na pająki. A, to mi to niepotrzebne. O, sharpness mam. Dwa. I mam książki ogólnie, jakbyś chciała wykorzystać. Nie, ja mam na swój mieczek, mogę wziąć smite jeden, ale to chyba... Ale nie, popróbuj sobie z książkami. Może jakaś książka będzie fajna z jakimś czymś. A ja nie mam żadnej... O, masz książki? Dla mnie? Dokładnie. Poczekaj, to mam loyalty jeden i feather falling jeden. Feather falling sobie na buty zrób. Ale ja już mam zenchantowany, stary. Ale masz zenchantowany na feather falling? Nie mam, tylko Blast Protection. No to bierz sobie książkę Feather Falling, to sobie dodasz do enchantu. No niby, ale czy pyk. Ja wiem. Sharpness. Mam Knockback, Unbreaking Sharpness. Super. Czy coś jeszcze potrzebuję? Chyba wszystko. Mam Protection 1 i Death Strider 1. Death Strider to jest chyba jak, że możesz po głębinach chodzić? Czy coś takiego? Nie wiem, no ale mam to, słuchaj, mam... mam Feather Falling 1, także wezmę sobie to na buciki, ale szczerze mówiąc uważam, że to jest mi tak naprawdę niepotrzebne, a ty mnie dociągasz. No jak to ci nie jest potrzebne, ale zaraz zobaczysz, jak będziesz walczyła, że ci będzie potrzebne. Dobra, to ja sobie tutaj jeszcze zrobię na przykład moją zbrojkę, troszeczkę ją sobie tutaj naprawię, pyk i pyk. Okej. Okay. Co jeszcze? Tu wszystko jest, spodnie sobie jeszcze naprawię. Pyk. W ogóle na spodnie nie mam żadnego enchantu. Dobra, będziemy potrzebować na pewno rzeczy do podsadzania się, więc... O, ja tutaj mam andesyt, super. Czekaj, chcesz coś zobaczyć? Andesyt. Co się dzieje? Patrz. Poczekaj. Blast... Jak stracisz się przy pierwszym lepszym uderzeniu, zobaczysz. Nieprawda, bo to są moje, to są, przecież to są podpisane buty. Jak ktoś się zapyta o to twoje, a podpisane Epem, tak? To są właśnie podpisane buty, no są okay. Właśnie moje. No okej. Okay. Ja tutaj tego czekam na odbiór jedzonka. W ogóle mogliśmy zrobić przecież smelter. Szybciej no właśnie się przepalało. Mógłbyś. A mamy na smelter rzeczy? Na smelter. Czy mamy materiały? Chyba nie. Mamy, smoker. Drewno, mamy. Poczekaj, zrobię. Okej, okay, to będzie trzy razy szybciej nam się jedzonko kolejne pyk. Robiło. Tak. Siup. Czekaj, dalej idziemy już. Dobra, chyba jesteśmy gotowi. Możesz sobie wziąć jeszcze troszeczkę mięska z tego. Okej, okay, tylko poczekaj sekundę, bo wyszłam troszeczkę z innej strony. Bo ja byłam poczekaj, na... Poczekaj, czy my mieliśmy dynię? Nie, ale ja chyba mam dynię. Beetroot. Nie mieliśmy nasion dyni ani nic. Czekaj, ja mam 7 dyni. Mam! Masz 7 dyni? Tak, ale po co? Zakładamy na głowę. A po co? Żeby nas nie widziały endermany. Okej. Okay. Poproszę, to... jedną dynię. Ale koniecznie. Ja mam, ale słuchaj, bo ja mam Diamond Helmet Aqua Infinity Protection 3. No to będziesz go zakładała, jak będziesz walczyła z... No dobra, z tym. Proszę bardzo, masz 4. Okej. Okay. Znaczy, ja tylko jedną chciałem. I to chyba trzeba tego Jack o Lantern. Tak, dokładnie tak to trzeba zrobić. A jak się go robi? Wycina się go chyba, ale nie wiem jak. A nie, nie nożycami? Może. Czy mamy nożyce? Chyba powinniśmy mieć, ponieważ goliliśmy owce. Nie widzę nożyc, ale dobra, zrobię je na szybko. Pyk. Ja mam nożyce! Czoklet! No ja już zrobiłem. Pyk, pyk, proszę bardzo. Teraz biorę jedną,
zakładam na głowę. Trochę będziesz miała ograniczony widok. Trochę. Ale dzięki temu endermany cię nie będą biły. Dobra, idziemy. Dobra, pani Halloweenowa Genali, czas wskakiwać. A czemu ty nie masz dyni na głowie? Wiesz co, spróbuję tam wejść, zobaczę, rozejrzę się, jak to wygląda i dopiero wtedy założę. Ale czemu ty nie masz dyni na głowie? No bo jeszcze nie ma endermanów. Okej. Okay. Na razie, ojoj, dobra. Chodź tutaj do mnie i wejdziesz na górę do mnie. Ale jak mam na ciebie do góry wziąć? Co no, na górę? Wskocz do portalu, gdzie jesteś? Jestem. I do mnie, chodź. Ale tu się nic nie dzieje, po co mam wskakiwać? Bo już przestało się palić. Co się paliło? Dopiero coś przed chwilą się paliło, ja prawie zginąłem. Znowu! Czoklet? Znowu się pali. Ale to się pali tak jakby nade mną. No bo stoisz na górze, ja nie stałem na górze, ja zginąłem. Muszę tu wrócić. Okej. Dobra. Hop. Chodź. Ale ja tutaj mi jest dobrze, dlaczego chwila, mam czy iść? To się tak dzieje dlatego, że... What? Czemu to jest takie... Chwila, może... Czy jakim prawem ty nie dostajesz obrażeń? Bo ja jestem pod tym. Wiesz co, zdejmij może tą dynię, bo mi się wydaje, że ta dynia coś robi. Jesteś pewien? Tak, mi się wydaje, że ta dynia powoduje, że robią nam się takie rzeczy. Poczekaj, ja tam nie wlazłam. Poczekaj. Ja robię most. Pyk, 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 pyk. Pyk, ale powinniśmy pyk, chyba założyć te dynie, co? No, boję się, że będą wybuchały, więc na razie nie. Ale ja się boję endermanów jeszcze bardziej. No to nie patrz im w oczy, patrz się w podłogę. Ojoj. Ale podłoga też mi się nie podoba, czoklet. Dobra, poczekaj, spróbuję, może uda mi się stąd trafić łukiem w kryształ. Poczekaj, wiesz, że ja mam dwa... Czoklet? Tak. Ja mam dwa hełmy. Co się stało z moim hełmem? Tak jakby oddałeś mi go. Jakim cudem? Nie wiem, ale pyk. Ja się cały czas patrzę tylko w tą. Czoklet! Słyszę go! Rozwaliłem kryształ. Ja tutaj rozwalam kryształy, okej? Okej, a co mam robić? A ty spróbuj się dokopać. Widzisz, niektóre kryształy są za barierkami. Szczerze mówiąc, nie za bardzo je widzę. No na tych obsydianowych stopniach. I czoklet, powiem ci tak, że ta dynia nic nie absolutnie nie daje. Daje. Nie. Chodzi mi o to, że ta dynia tak jakby nie sprawia, że nagle ta bomba leci w którąś stronę, ale a ta nie. bomba po prostu leci. Ale to nie chodzi o bomby, ta dynia jest po to, żeby cię endermany nie atakowały. Okej, okay, no to ja ją założyłam. No to teraz spróbuj się dokopać na te stopnie tam, gdzie jest na górze... Tam, gdzie są na górze te pyćki. Okej, okay, idę tam. Poczekaj, tutaj chyba mogę, trafię. Pyk, dobra. Pyk. Czoklet, ale on tu jest! Aha. Tam jest jeszcze jeden. Ty go bijesz? Nie, biję mu te wieże. Czy ja już rozwaliłem mu tą wieżę? O nie. Dobra, mam mało życia, poczekaj. Jak mam bić tą wieżę? Jesteś na samej górze? Już prawie wchodzę. Po prostu rozwal, kill-offem. Najzwyczajniej w świecie kill-offem rozwal. Coś się rozwaliło. Super. O nie! Czoklet! Co? Co się stało? Tak jakby smog rzucił we mnie bombą i spadłam? O, zdarza się. Dobra, wchodzę do ciebie znowu, okej? Czy tam coś było? Ej, czy ja wszystkie rozwaliłem? Nie, ja prawie rozwaliłam jeden kryształ, który smog we mnie walną bombą się rozwalił. Dobra, poczekaj, to ja w takim razie spróbuję tutaj się szybko dokopać, oby mnie nie zrzucił. Pyk, 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 okej. Okay. O, muszę rozwalić, pyk. Chyba zginę jak rozwalę. Nie zginąłem. O, dobra, zginę. Nie, przeżyłem! Co się dzieje? Jakim cudem? Czekaj! Nie, dlaczego tutaj się dzieje cała akcja bez mnie? Smok mnie zaatakował, ale żyje. Wszystko jest w najlepszym porządku. Co to jest za akcja w ogóle beze mnie? Co tam się dzieje? Ile zostało mu jeszcze tych... Czekaj... Pyćków? Co go leczy? Nic go nie leczy już chyba. Nie, żaden nie ma tego. Poczekaj. Popatrzę się chwilę. Ten pyciek jest rozwalony. Jest jeszcze jeden. Który? Na górze, nie wiem. Są jeszcze dwa, czemu ja w nich... Tutaj, dobra. I jeszcze tamten. Jeśli doleci, czy chyba on będzie chciał wysoko. Zejść? Poczekaj. On tu się bar... O, bij go w dupę go! Ale czekaj, to jest brzydkie słowo! W tyłek, czy coś? Dlaczego mnie rozwaliło? Czoklet, dlaczego ja? Co? Dlaczego on mnie wywalił w górę? No bo taką ma moc.
To jest pierwszy raz, kiedy ja walczę on cię, z smokiem. On cię może, tak naprawdę. On cię może do góry wywalić, tylko wiesz co? Ja, to co mnie... wtedy ja mam robić, jeżeli on mnie wywala do góry? No nie możesz pozwolić, żeby cię wywalił do góry. Okej. Musisz go bić, kiedy on się buguje jakby w tej fontannie, bo on tak się zaczyna bugować w fontannie i nic nie robi wtedy. Okej, rozumiem. Więc to jest moment, żeby go bić. A w międzyczasie... Czy to już jest szczyt? To już jest szczyt. Uwaga, ostatni. Rozwalony, schodzę na dół. Jeśli mnie nie zabije. Może ja coś zjem najpierw. No mnij sobie. Zanim on we mnie strzeli czy coś. Dobra, wiecie co? Ja sobie tak zrobię, żebyście mieli lepszy widok, bo wy w ogóle nic nie widzicie tutaj. To może być problematyczne. Albo inaczej, zrobię... Ej, on bije tak. Endermany! Endermany go atakują, wiesz o tym? Tak? Tak! Ale nie wiem dlaczego, on nie znowu mnie wyrzucił! Dobra. Niech on się... Okay. Niech on się zbuguje tutaj. Wiesz co? Ja może ci będę po prostu kibicować z bezpiecznego miejsca, co? W ogóle ile mi zostało? Chyba niewiele mi zostało... Kurczę, nie mogę w niego wcelować, jak nic nie widzę. No właśnie, ja też nic nie widzę, to jest bez sensu. O, dobra, bo on we mnie strzela we mnie. Wiesz co, ja go będę po prostu chyba mieczem próbował. No ja próbowałam go mieczem i za każdym razem mnie wywala w górę. Tylko musimy poczekać, aż on się tutaj utknie nad jaka jest ta mechanika barierką. Wywalania w górę? O, jest, jest. O, bije go, trzeba jak go bić. Bijesz? Klatę go trzeba, w klatę go trzeba no bić. To nie w tyłek. Klatę. Jak mi powiedziałeś. Dobrze, czekaj. I dobra, jest w porządku. To ja sobie to nareszcie nic się nie stało, pyk, że mnie walną. Pyk, bij go. Biję go. Bij go wiesz gdzie, w klatę. Wiem gdzie. Dobra, zabił mnie, ale ma mało życia, damy radę. Dobra, ale ja muszę uciec, bo mam bardzo też mało życia. Dobra, ale damy radę, on już ma ile? 3/4. No to spokojnie się go pokona, tylko... O. Dobra. I wiesz co, ja chyba założę sobie hełm. Okej, okay, ja ale nie, ty masz mój hełm. O, tak, ja mam twój hełm, czekaj. No to oddaj mi hełm mój. Dobra, no to chodź tutaj. I też załóż sobie swój i staraj się nie patrzeć na endermanów. Nie, to jest dla mnie za trudne, ja wolę być po prostu w dyni. Pyk, o. Cześć endermany, witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry Edysławy, miło was dzisiaj poznać. Siemaneczko. Tak, również uważam, że macie bardzo długie, modelskie... Smoczku, chodź tutaj jak możesz. Gdzie on jest? Czekaj, on wali jakimiś takimi... Kulami. Dobra. Oj, dobra. Niech on tu się zbuguje. To jest najważniejsze. Okej, czekam na niego. O. No chodź, smoku. Smoczku, mów do niego ładniej. Nie będę mówił do niego ładnie, bo mam go zabić. No ale jak będziesz mówił do niego ładnie, to on stwierdzi, o, on mówi do mnie ładnie, to może do dobra, niego rzeczywiście chodź. Podejdę. No chodź tutaj. Czemu z tego smoka lecą takie... On się teraz ładuje, dobra. Bijemy. Jak mam to zrobić? Nie mogę go bić teraz. Poczekaj, o teraz. O teraz. Pyk. Ale nie spamuj. Dobra. Pojedynczo. Pyk. Oj. Pyk. Ty go cały czas bijesz, a ja się tutaj leczę, cały okay? czas go biję. I zostało mu... Jedna trzecia? Tak, jedna trzecia około. Dobra, jakoś tak. Ale zobacz, on musi się on musi jakby... mu się kończy to coś, czym zionie. Te fioletowe cząsteczki. Jak one się kończą, on musi do fontanny polecić się jakby naładować. Czyli po prostu chce mu się pić, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, to ja tutaj czekam. Strzelaj, mordeczko, do mnie tutaj zapraszam. Bardzo dobrze, strzel sobie. Ja sobie coś sobie zjem. Ale może. To śmiesznie wygląda, takie dwie latające dynie głowy. Gdzie on jest? No tutaj, cały czas no, sobie lata. No spokojnie, tu sobie, zobacz, tu masz fajną. O, tutaj zapraszam, chodź, smoczku. Tutaj możesz sobie... O, do mnie szczelosz? No wiesz co... Chyba siada? Chyba jeszcze nie, on zacznie takie jakby zacznie krwawić na fioletowo, zauważysz. Okej, okay, dobra. Tylko poczekajmy jeszcze chwilę, niech sobie pokrąży. Super, ekstra, no, chodź. Może weź go jakoś, poskacz do niego, albo... Mógłbym go próbować w sumie strzelić z łuku. Ale nie mam strzał. Ja mam 13 strzał jeszcze. O patrz, zobacz, widzisz? On teraz tak zaczyna tak wariować.
Więc teraz, uwaga, on tutaj zbija. Podlatuje. Coś uważaj. Mnie pobiło. No i teraz pyk, 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 pojedynczo. Ciach, 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 załatwimy go. Ciach, ciach, ciach. Chyba nie za tym razem, ciach, czoklet. Ciach, damy radę. Ciach, ciach, dobra. O, odleciał, dobra. Dobra, ja się muszę wyleczyć. Dobra, to teraz zostało mu odrobinkę życia. Tym razem się już spokojnie uda. Musimy poczekać. Zobaczcie, pokonanie ogólnie Ender Dragona jest łatwe, jest bardzo łatwe. Trzeba tylko mieć dosłownie chwilę cierpliwości, najlepiej dynię na głowie. Znaczy, w zależności, czy chcecie go pokonać bardzo szybko, czy chcecie go po prostu pokonać. My nie próbujemy go... O, on krwawi. Już? Nie musimy go pokonać szybko, wystarczy, że go po prostu będziemy... O, on nam nic nie zrobi, nie możemy stać przed... Nie możemy stać przed nim. Właśnie, bij go. Bijesz go? Nie, bo nie mogę go ubić. Zabił mnie. Ale nie spam, nie spam. Tak, ale tak jakby i tak nie mogę. Dobra, już biegnę. Okej. Gdzie ja jestem? O nie, chwila, pyk, pyk. Siup, 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 siup. Czy cały czas jest w tej fontannie, czy już odleciał? Nie, już odleciał. Dobra. No to tym razem się nie udało, bo staliśmy przed nim. Nie możemy stać przed nim, musimy stać... Czy on się zbugował? Myślałem, że się zbugował w ziemi. Nie możemy stać przed nim, musimy stać obok niego, żeby nas nie widział jakby. Wtedy możemy go spokojnie obkładać. Dobra. Niech on tutaj do nas podleci. Niech się zmęczy. Zapraszam bardzo serdecznie. Okej, dobra, już się męczy. Ale uważaj na tą jego krew. Już wiem, wiem. Uwaga. Czopie, dlaczego wszystkie Enderman zaczęły go atakować? Pyk. Bo też go nie lubią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, siedem, osiem, dziewięć, padł, dziesięć. Padł! Wyrzucił mnie w kosmos! Zginę! Zginąłem! Oj. Nie zobaczę jak wybuchł. A, no to wybucha aktualnie. No to poczekaj, już do ciebie biegnę. Wybuch! O Boże, ile expa! No i nikt tego nie widział, nie zbieraj, poczekaj. O, sorki. No i, no wiesz co... Widzowie nie widzieli w ogóle. No wiesz co, a ty tutaj zbierasz. Zostawiłam troszeczkę dla ciebie. Poczekaj chwilę, też chcę zobaczyć. Proszę bardzo, mamy jajko smoka. Czy mogę już zabrać expa? Nie, ja też chcę expa. Czy ma... Uwaga, zbieramy expa. 42, 43. 50. Dobra, mam 44. No i mamy jajo. I mamy, jak to jajko? Poczekaj. Ja zrobię. Poczekaj. Bo ja nie wiem, jak się zbierałeś, chyba trzeba sliktoczem zebrać. O nie, no to my nie mamy sliktacza. No i nie mamy jajka. Uderzyłem i znikło. No gdzie, naprawdę? Tak. No, no ale słuchaj, i tak byśmy nie potrzebowali tego. Nie, ono jest tutaj gdzie? A, okej. I tak byśmy nie potrzebowali tego jajka, bo słuchajcie, w takim razie to jest koniec naszej serii ze spadających bloków. Udało nam się pokonać... Można zrobić jajecznicę? Myślisz? Bo to jest jajko takie, że jak się go naciska, to ono się przenosi gdzieś. Okej, okay, ale... Tak? Czy... Tu jest, zobacz! Ono tak ucieka! Ono ucieka, ale dobra. Urocze! Ale moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. To była nasza walka ze smokiem, kończąca serię. To serii, dokładnie. No i słuchajcie, widzimy się pewnie na jakichś nowych seriach w takim razie. Do zobaczenia i cześć! O.